Siema, witam Was w piątym odcinku Top 10 transferów do polskiej ligi. Oczywiście Top 10 jest według mnie transferów. Tym razem poczekałem, aż okienko transferowe na dobre się zakończy, po 2 tygodnie temu się zakończyło, żeby jakiś przypadkowy transfer spóźniony tam mnie nie ominął, tak jak ostatnim razem, że wybuchła wojna na Ukrainie, okienko transferowe przedłużyli i tam Tomasz Kędziora i tam inni z Ukrainy poprzechodzili do polskiej ligi i to mnie po prostu ominęło. To tak, to bez zbędnego już tak przedłużania zacznijmy. Najpierw zobaczmy na tabelę, tam Lechia Gdańsk 4 punkty, ostatnie miejsce. Do Zagłębia Lubin traci aż 6 punktów, które jest tylko 2 lokaty wyżej. Na miejscu lidera Wisła Płock, wicelider Pogoń Szczecin, trzecia drużyna Legia Warszawa, ale obie trzy drużyny mają 17 punktów i oby cała ta trójka nie walczy o tego mistrza, tylko tam Pogoń i Legia mają gorszy bilans od Wisły Płock, która kapitalnie rozpoczęła ten sezon. I nawet mam tutaj wpisane sobie piłkarza, który mi się spodobał. I do mojej top 10 przyszedł, weszedł. No i Raków Częstochowa, Radomiak Radom, czwarte, piąte miejsce pod top 3. Więc zaczynamy wtedy te top 10 transferów i na miejscu 10 dałem wypożyczenie z Aarhus z klubu Danii, tam dańskiego klubu, Dawida Kurminowskiego. Dawid Kurminowski ma 23 lata, oczywiście jest na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. Debiut zaliczył w meczu ligowym Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok u siebie. Z remisowanym 1-1 zagrał wtedy 13 minut. Jest wychowankiem Warty Poznań. W seniorach grał w Lechu Poznań, w Michalowce. Tak, dobrze, chyba przeczytałem ten klub. Michalowce jest w Słowacji i MSK Żlina, też słowacki klub. No i widziałem jego występ na żywo tam w meczu towarzyskim w Bytowie w 2019. Polska, Norwegia 1-1, chyba wtedy strzelił gola w ostatniej akcji meczu, dający remis Polakom. No i po prostu go daje na miejscu 10. No, liczę na to, że się po prostu rozkręci w Zagłębiu Lubin i coś tam będzie grał, bo tam ofensywa w Zagłębiu to tam od parunastu lat nie jest za dobra, po prostu nie jest za dobra. Miejsce 9 to jest zawodnik Śląska 2 Wrocław, Kuba Lidzakowski. Tego zawodnika też mogłem oglądać na żywo, też mi się jego gra bardzo podobała. Nawet niedawno oglądałem jego występ w meczu Radunia Stężyca z Nicz Pruszku. Kuba Lidzakowski przeszedł na zasadzie wolnego transferu do Śląska 2 Wrocław. Oczywiście może grać w pierwszej drużynie tam w przyszłym sezonie i tak dalej, więc ten transfer jest nawet przyszłościowo przemyślany. Bo jak będzie się Kuba bardzo dobrze prezentował w rezerwach, to może nawet w Ekstraklasie zadebiutować. Kuba jest młodym zawodnikiem, niezbocznym obrońcą, ma 20 lat. W ostatnim sezonie w Radunii Stężyca był do 11 sezonu wpisany. Grał w Bytowi Bytów drugoligowej, w Lechii Gdańsk oraz w Radunii Stężyca. Jeszcze za bogatej kariery ten zawodnik nie ma, ale wszystko przed nim. Miejsce 8 to jest Alpuis. To jest wypożyczenie z rosyjskiego Rostowu. Urodził się w Nykupingu, to jest Szwed, ma 23 lata. Gra na boku, czyli tam skrzydło. W chwili obecnej, kiedy nagrywam ten film, rozegrał 9 meczów, strzelił 2 gole, jeden raz asystował.
Poza Rosją i Szwecją grał jeszcze w Holandii i Anglii. No i Norrköping IFK tam rozegrał najwięcej spotkań, bo 52 mecze, strzelając 16 goli i 2 razy asystując. No ostatnio też popisywał się umiejętnościami indywidualnymi, chyba z Lechem Poznań, tam TikToki powstawały, więc miejsce 8 według mnie Alquist. I zobaczymy, jak będzie się prezentował dalej po prostu. Maka na Baku miejsce 7, transfer z Gotsepe za 350 tysięcy euro. Maka na Baku już zaistniał w Ekstraklasie, w Walcie Poznań dokładnie, gdzie rozegrał 13 meczów, strzelając 6 goli i 2 razy asystując. Jest to 24-letni Niemiec, który grał w Holstein Kiel, zanim przeszedł do Walty Poznań. Makana, ostatnio jak go dawałem, to był taki najbardziej no-name zawodnik, bo był ostatni raz w moim odcinku top transferów, dałem go chyba jakoś na 6 lokacie i to był strzał w dziesiątkę, bo kapitalny sezon zaliczył. Myślę, że teraz też zaliczy, ale w chwili obecnej ma tylko 8 meczów i 1 asystę. Więc ten sezon w Legii Warszawa gorzej zaczął niż w Walcie Poznań. Bartosz Zynek, miejsce 6. To jest wypożyczenie z Wisły Płock. Ma 20 lat, jest skrzydłowym. Grał w Zagłębiu Lubin oraz Wiśle Płock. Też grał w Anglii, w QPR jakoś tak ta drużyna się nazywała. W Anglii oczywiście grał jako ten junior. Obecnie ma 10 meczów, 5 goli, 1 asystę na swoim koncie. I bardzo Zynek bardzo dobrze się w Radunii Stężyca prezentuje, dlatego miejsce 6 jest dla niego. A na miejscu 5 jest Michał Fidziukiewicz. Transfer wolny za darmo z Motoru Lublin do Polonii Warszawa. Ten napastnik jest z Polski oczywiście, ma 31 lat, jest doświadczony, który w CV ma Behold z Belgii, Jagiellonie Białystok, Gryf Wejherowo, GKS Tychy, tam wiele, wiele więcej klubów. Obecnie w tym sezonie na ten moment co 88 minut strzela bramkę ten zawodnik i teraz ma 6 meczów i znaczy się 9 meczów ma i 6 goli ten zawodnik. W chwili obecnej, kiedy to nagrywam, ma 9 meczów, 6 goli na swoim koncie. Według mnie to jest miejsce 5. Jeszcze nie zapominając, w sezonie, który się zakończył, był królem strzelców w drugiej ligi i będzie reprezentował teraz barwy Beniaminka, Polonii, Warszawa. Miejsce 4, Jorge Felix. Jest to Hiszpan, który ma 31 lat. Przyszedł na zasadzie wolnego transferu z Sivasspor'u. To jest wychowanek Atletico Madryt, grał też w Getafe B, w Piaście. Był już od sezonu 18-19, potem odszedł tam po jakoś 3 sezonach albo 2, jakoś tak plus minus, do Sivasspor'u, czy tam no Sivasspor'u, i z Sivasspor'u powrócił do Polski, bo w Polsce jednak się ten zawodnik najlepiej czuje. No i też Piast Gliwice tego zawodnika docenia, bo ostatnio nawet wacy miał tam. Było głośno w prasie, jak go kibice pożegnali. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Numer 3 to jest Błażej Augustyn. Były obrońca Lechii Gdańsk, obecnie Wieczystej Kraków. Przeszedł na zasadzie wolnego transferu z Jagiellonii Białystok do Wieczystej, do trzeciej ligi z Ekstraklasy. Jest to wychowanek Śląska, Wrocław. Grał w Anglii, we Włoszech, w Ascoli na przykład, we Włoszech. Jeszcze był w Szkocji, w
Lechią Gdańsk zdobył Puchar Polski i Super Puchar Polski. Obecnie ten środkowy obrońca ma 34 lata. Odpadli w pierwszej rundzie z Radunią Stężyca 2-0 u siebie, więc już w Pucharze Polski wieczystej z Błażejem nie zobaczymy. Ten transfer tak czy siak sam w sobie jest bardzo mocny, tak na trzecią ligę. I bardzo ten zawodnik jest doświadczony, więc myślę, że na trzecią ligę to spokojnie wystarczy, nawet jest nad tą trzecią ligą. I po prostu nawet mógł grać jeszcze dłużej w tej ekstraklasie, albo tam nawet do tej serii B by się mógł załapać, tak według mnie. Miejsce drugie, Dawo. O tym zawodniku mówiłem wcześniej, te 10 minut temu, że z Wisły Płock się znalazł, bo Wisła Płock bardzo dobrze rozpoczęła sezon. Jest to transfer wolny z Ibizy. Jest to Hiszpan 27-letni, który poza Hiszpanią nigdzie nie grał. Jest to wychowanek Real Aviles i całą karierę oczywiście będzie w Hiszpanii. Jest to skrzydłowy. Obecnie ma 9 meczy, 7 goli i 2 asysty, jak to nagrywam, więc naprawdę potężnie rozpoczął Hiszpan ten sezon. Co mecz albo asysta, albo gol, bo jeśli sumujemy te 7 goli do tych 2 asyst, to wyjdzie nam 9, a tyle meczów sam Dawo zagrał, czyli 7 plus 2, 9, 9 meczów, czyli co mecz, albo asysta, albo gol, prosta mapa. Miejsce pierwsze, Carlitos, chyba najrozsądniejsze, co tutaj mogło być, bo to okienko ogólnie no nudne było, dlatego tyle zawodników było z tej drugiej ligi, trzeciej ligi nawet był. No bo po prostu to okienko było jedno z tych nudniejszych, mało takich fajnych zawodników przychodziło. No Carlitos przyszedł, dlatego pierwsze miejsce gwarantowane. Napastnik, który ma 32 lata, przyszedł z Panathinaikosu, gdzie rozegrał 70 meczów, 18 goli i 6 asyst zaliczył. Przyszedł za 40 tysięcy euro. Widziałem wywiad, gdzie mówił, że musiał dopłacić do tego transferu 150 tysięcy, żeby po prostu zakończyć go z Legią, więc tam musiał dopłacić sam z własnej kieszeni Legii, żeby po prostu przejść tutaj do Legii. Taki wywiad widziałem. Teraz na 336 minut rozegranych zaliczył 6 występów, strzelając 3 gole. No i wszedł w ten sezon bardzo dobrze, nie? Co by nie mówić, Hiszpan, 32-letni Carlitos, Carlos Lopez, który grał w Wiśle Kraków poza Legią. Bardzo wyśmienity zawodnik. Na uwadze miałem Adama Deje z Korony Kielce, Dziekońskiego Xaviera z Rakowa Częstochowa za 150 tysięcy euro przyszedł tam, Leandro ze Stali Mielec i Tomasza Makowskiego z Zagłębia Lubin. Nie zdecydowałem się na nich, ponieważ no Dziekoński to pewnie tam ławka, bo tam jest Kowacewicz i jeszcze tam jeden. Leandro to no wiek, no legenda Górnika Łęczna, ale 38 czy 7 lat on ma, więc no tak średnio odpali chyba. Tomasz Makowski, no na razie chwili obecnej te 2 miesiące albo tam miesiąc, taki średni dosyć. Adam Deja, no tego bym mógł tutaj dać na, zamiast Dawida Kulminowskiego, ale postanowiłem dać Dawidowi szansę. W ostatnim odcinku bardzo dobrze wszedł Kownacki i Wahan, którzy zaliczyli te 6 miesięcy bardzo dobrze. Strzelając, asystując, grając jeszcze tam Kibo Mule w czwartej lidze, wywalczając awans, też miał dobrze wszystko tam poukładane. Nie wszedł mi Welde i Kalbownik, obydwoje zagrali bardzo słaby sezon. Welde oczywiście teraz w chwili obecnej coś tam strzela, coś tam gra, ale ogólnie przez te kilka miesięcy tragedia Welde. I Kalbownik Jakub z GKS-u Katowice też tragedia.
tyle, co widziałem po statystykach. Konoplianka, Kamil Zilczek, Paweł Wszołek, Dejan Sorescu i Clemens średnio. Ostatnia Konoplianka strzelił gola, tak, no to po prostu solidnie, nie za dobrze, nie za słabo, po prostu średnie występy. A co do Sorescu, to tutaj Sorescu myślałem nad zielonym kółeczkiem, tam zielonym kwadracikiem, a tym właśnie obecnym, ale ostatecznie postanowiłem to pomarańczowe zostawić w Sorescu, czyli to średnie, bo tam się zastanawiałem, czy dobrze, czy tak średnio tam mu postawić. Ale zdecydowałem się na średnio i w tym momencie zakończymy ten odcinek. Jak w sumie widzicie po moim głosie i tak dalej, spieszyłem się, bo jest turniej, muszę zdążyć. A też ten odcinek się spóźnił o te 2 tygodnie, po te 2 tygodnie okienka transferowego. Wiecie, po prostu 2 tygodnie temu okienko transferowe się zakończyło, więc trzeba było szybko to nagrać, bo nie można długo czekać. I to już wszystko w sumie by było. Jeszcze tutaj macie transfer, macie piłkarzy, a ja się z wami żegnam. Cześć!